W ramach konsultacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustalono, że każda gmina w Polsce uzyska jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień, ich promocja mająca na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii. Akcja kierowana jest dla wszystkich grup wiekowych, jednak w szczególności dla osób w wieku 60+, u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19. Gmina Kościelec również włączyła się do akcji promocji szczepień. Został wykonany baner promujący szczepienia, który będzie używany w trakcie organizowanych przez gminę mniejszych lub większych wydarzeniach. Użyty już został podczas Dnia Sportu Seniora, do którego zaangażowany został pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu przeprowadzenia pogadanki na temat szczepień. Te szczepienia na COVID-19 są takimi nowymi, dlatego myślę, że mamy obawy przed tymi szczepieniami i część z nas jakoś nie podchodzi do tego poważnie i nie szczepi się. Na bieżąco rozdawane są mieszkańcom ulotki, a dodatkowo podczas planowanych w sierpniu dożynek gminnych wystąpią na scenie uczniowie ze szkoły podstawowej w Trzęśniewie z występem teatralnym promującym szczepienia, a także animatorzy w strojach dużych maskotek rozdawać będą ulotki. A więc szczepmy się!